Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu poruszył bardzo ważny temat dla całego społeczeństwa. Wszyscy Polacy zapamiętają to na bardzo długi czas. Kultowa marka powróci na nasz rynek w wielkiej chwale i będzie rozrastać się na cały świat. Jarosław Kaczyński pojawił się w Sanoku. W tym mieście trwa jeszcze walka o to, kto zostanie burmistrzem miasta. Prezes przyjechał, aby wspierać swojego kandydata w kampanii, która jeszcze trwa. Przy okazji zapowiedział bardzo ważną rzecz dla gospodarki polskiej. Prezes zapowiadał wiele ważnych zmian i obietnic. Jedna była ważna nie tylko dla Sanoka, ale i dla całej Polski. Obietnica dotyczy pewnego zakładu związanego od lat z tym miastem, który wszystkim bardzo dobrze się kojarzy. Każdy ma pamięci relikt motoryzacji, który na naszych drogach widnieje po dziś dzień, a starsi czytelnicy z łezką w oku mogą wspominać. Jarosław Kaczyński zapowiedział, iż będzie ratował polską firmę Autosan. Wiele osób pamięta tę firmę z naprawdę kultowego autobusy, który często kursował na trasach międzymiastowych z napisem PKS. Dźwięku trzaskających drzwi w tych autobusach nie da się zapomnieć. Teraz ma szansę na ponowne wejście na polski i zagraniczny rynek. Jarosław Kaczyński chwali i obiecuje. Jest to niezwykle ważna firma w historii Sanoka. Dawała zatrudnienie wielu osobom w czasach PRL-u, jest to także historia polskiej motoryzacji i patrzy się na nią z pewnym sentymentem. Jarosław Kaczyński również o tym wspomniał w swoim przemówieniu. Pan burmistrz wspominał o tym zakładzie, który jest symboliczny dla tego miasta, dla Sanoka, który odgrywał w jego historii wielką rolę i który prawie upadł. Został dzięki wsparciu rządu, dzięki wsparciu pani premier Beaty Szydło uratowany i w tej chwili ma przed sobą wielkie perspektywy, zachwalał prezes Jarosław Kaczyński. Prezes PiS przekazał informację, że zakład przejmie Polska Grupa Energetyczna. Będą tworzyć tam pojazdy elektryczne, zdrowe dla środowiska naturalnego i promować je w Polsce i na świecie. Chcę powiedzieć, że jest w tej chwili już zaawansowana sprawa, chociaż oczywiście będzie to trochę trwało, przejęcia tego zakładu przez PGE, czyli wielką firmę energetyczną, po to, by rozpocząć tam super nowoczesną produkcję autobusów elektrycznych, a także pojazdów, które służą energetyce, dodał prezes Kaczyński. To na pewno ludzie mu długo zapamiętają. Ponowne uruchomienie zakładu Autosan na taką skalę przyniesie za sobą wiele nowych miejsc pracy i rozsławi firmę na cały świat. Wiele państw i firm inwestują w ekologiczne źródła energii i pojazdy, aby jak najmniej zanieczyszczać środowisko naturalne. Teraz kolejna rodzima forma będzie mogła się tym pochwalić.